Co to, pan skarpeta? Nie, moja ręka idzie na odstrzał. Aha. No, mieliśmy trochę szczęścia z pogodą. Jak widać, tutaj, jak również tam, czyli Zatoka Puska i te okolice. Mam nadzieję, że już się z tym nie spotkamy. A do nas, że przychodzi to. No, mam nadzieję, że wiatr to zdmuchuje od nas i że żadnej odkrętki wiatru nie będzie. I tak, wiatr zrobił nam dziki numer. Odkręcił. Pod chmurą odkręcił. Spadł z deszczem. Zostawił po sobie piękną tęczę. Teraz już mniej widać. Ale aż tam na plaży, aż plażę zasłania. Tu i tam. No i cóż. Mam nadzieję, że tamto jednak nie wróży niczego złego. Tutaj, że już zostaniemy przy tej wersji pogody. Spała. No, takie zwierzaki żyją w Zatoce Gdańskiej, blisko Zatoce, właściwie ujścia Wisły. Kraby, ale to nie są chyba kraby wełnistorękie, zwane też wełnistoszczypcymi, bo nie mają charakterystycznych puchatych szczypiec, tylko to są te drugie, mniejsze. No niestety nie udało mi się złapać nic innego. Trochę obraz się trzęsie, bo jeszcze mi jest zimno. Maskował na kamień, bo się boi. Siedzenia w Kuźnicy opuściliśmy ten port. Płyniemy właśnie po Rybitwie Mieliźnie, czyli widać tutaj, że jest płytko. Już raz siedzieliśmy na dnie, ale tu się robi już coraz głębiej. Płyniemy w poszukiwaniu wraku ORP Kujawiak. Jest to wrak okrętu podwodnego. Zatopiony tutaj po zakończeniu służby. Miał służyć jako ćwiczebny cel do strzelania. I już go widać.
mam nadzieję tam zanurkować, zrobić parę fotek, a później spróbujemy popłynąć albo na Hel, albo przynajmniej do Jastargi. Płyniemy teraz równolegle do Rybitwie Mielizny. Nie wiem, czy widać tam taki jasny pas idący aż do Kuźnicy. To jest właśnie Rybitwia Mielizna, która sięga aż tam do drugiego brzegu i gdzieś po środku tylko jest wykopany przekop, żeby statki o większym zanurzeniu, tam jednostki, no jachty i tym podobne, o większym zanurzeniu mogły przepłynąć do Pucka. Podobno tą mielizną potrafią przejść dziki z lądu aż do Półwyspu Helskiego. Nie wiem, po co tak lezą przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów nawet morskiej wody, ale podobno lezą. Natomiast jest też organizowany marsz. Ludzie sobie tak, nie pamiętam kiedy, to trzeba sprawdzić na internecie, właśnie z lądu na brzegu Zatoki Gdańskiej na Półwysep Helski, tylko tu po środku, gdzie jest ten właśnie przekop, są jakoś tam transportowani. Natomiast całość przechodzą w brud. Woda tam sięga, nie wiem, do pasa, może trochę czasami głębiej. A może teraz będzie widać. O, jest jakiś punkcik, widzę na ekranie. Ciężka sprawa utrzymać. No, tam jest prawdopodobnie wrak okrętu ORP Kujawiak. 50 metrów długości, czyli to taki niewielki okręt podwodny. Zobaczymy z bliska, czy mam rację. No i cóż, trzeba było popłynąć parę kilometrów dalej i opłynąć Rybitwią Mieliznę. Bo tutaj się niestety nie dało. Głębokość była za mała. Być może nawet tam, gdzie te fale się załamują, to mogło być nawet 20 cm. No i teraz wracamy z powrotem do wraku. No, rozwiało się trochę. Trzeba będzie powolutku i ostrożnie. No, trochę się rozdmuchało. Jak widać tutaj te kitesurfingi, to znaczy, że dmucha czwórka. A tu kiosk i pod nami kadłub okrętu podwodnego. Spróbuję zejść, zrobić parę fotek i chyba wyjdę i chyba płyniemy do Jastarni. Cudem przed chwilą zobaczyłem, że przetyczka wypadła i wanta mogła polecieć, się odczepić. Przetyczka leżała tutaj, na suwklapie. Cudem nie spadła do wody, po prostu więcej szczęścia niż rozumu. Wspiąłem się tam po maszcie i przełożyłem tą przetyczkę. Po prostu naprawdę mieliśmy bardzo dużo szczęścia i dziękuję kowbojowi Bebopowi za to, że nam na to pozwolił. Nie przewrócił się, gdy wlazłem na maszt i w ogóle znaczy się, że jest dobrze dobalastowany. Iria też tutaj dzielnie się trzymała. Może dlatego, że nie wiedziała, co nam grozi. Ale dziękuję wszystkim, łajbie i w ogóle. No i po tych wszystkich opisanych perypetiach popłynęliśmy dalej do Jastarni. No i okazało się, że nie rozpoznałem dobrze sytuacji, bo wejścia od strony zachodniej broni wielka, rozległa mielizna. No i cóż, wpłynąć tam było łatwo, natomiast znaleźć wyjście niestety dużo gorzej. Cowboy Bebop nieraz zarobił kilem o dno.
No i... Nie wiem, jak mu to wynagrodzić, bo... Przepraszam i tak dalej, no ale... Na pewno on wie swoje. Jeszcze wcześniej w ogóle... przy wraku zarobił, gdy puściła kotwica zaczepiona o wrak, bo niestety za krótką linkę dałem i bardzo szarpało. Kotwica w końcu odpadła, na szczęście nie urwała się linka, tylko po prostu kotwica się wyczepiła z dziury, o którą ją zaczepiłem. No i Iria z łajbą popłynęła. Na szczęście zaczął padać deszcz, który to szum pod wodą jest dziwnym szumem. Wyjrzałem i zobaczyłem, że Iria stoi na pokładzie, więc zawołałem, żeby zasunęła SUV klapę, weszła do środka i coś mnie tknęło, że ona jest za daleko od tego wystającego kiosku. No i okazało się, że spływa, więc natychmiast do niej podpłynąłem. Na szczęście dryf nie był mocny, chociaż wiała jakaś taka mniej więcej czwórka, przynajmniej podejrzewam. Znaczy, no, solidna czwórka. Zaczepiłem, złapałem kotwicę i zaczepiłem ją o wręgi łodzi podwodnej. No i sam jeszcze ponurkowałem, zrobiłem parę zdjęć. Nie wiem, czy wyjdą. No zobaczymy. W każdym razie... Gdy wracaliśmy, tak jak już powiedziałem, wpłynąłem na mieliznę, nie wiem którędy, bo gdy zaczepiłem kilem o dno i próbowałem wracać, okazało się, że wszędzie jest płytko i nie da się stamtąd wypłynąć. Co mnie, przyznam się, bardzo zdziwiło, bo zwykle jak jest wejście, to jest też wyjście. No i przeryliśmy tam kilka brust, ale w końcu udało się wyjść, ominęliśmy mieliznę i wpłynęliśmy do jastarni. No i gdzie okazało się, że miejsca nie ma i najlepiej byśmy zrobili, gdybyśmy sobie popłynęli stąd w cholerę. Na razie stoimy, że tak powiem, na dziko, bo jeden bosman odsyłał do drugiego, drugi mówił, że nie ma miejsc i że skoro stoimy tam, gdzie stoimy, to nie ma, to jest poza jego władzą. No i cóż, mamy nadzieję, że skoro jest wieczór, to już nikt tutaj nie przepłynie i nam nie powie, żebyśmy stąd spadali. Najbardziej szkoda kołboja Bipopa, bo gdy cofał się, dryfował wtedy, to o różne wystające części porysował sobie zdrowo falszkil z boku. Także kołboj Bipop zyska bliznę. No i cóż, wracaliśmy też już w deszczu, przy silnym wietrze, fale się załamywały, to tak, myślę, że piątka spokojnie wiała. Cowboy Bebop sprawował się dzielnie, fale nas goniły, ale udało nam się dopłynąć. Także dzień był możliwy, pełen wrażeń.